Nazywam się Michał Jurewicz, jestem założycielem i głównym konstruktorem firmy Majte, który produkuje przetworniki analogowo-cyfrowe. Od 1992 roku produkujemy przetworniki dla celów studyjnych. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że my obsługujemy oba końce, zarówno nagrywanie, jak i odtwarzanie. I tutaj chyba najważniejszym elementem tego jest to, że wiemy, jak oryginał brzmi i staramy się zdigitalizować czy ucyfrowić ten oryginał z jak najwyższą jakością, a potem odtworzyć go także z jak najwyższą jakością, czyli generalnie od A do Z. Manhattan został zrobiony jako, prawda, nasz statek flagowy, jak to się mówi. Jest to produkt za $5000 z odpowiednim budżetem na duże zasilanie, na porządne wszystkie drogie elementy w środku i tak dalej. Brooklyn jest jakby przedłużeniem tych obu produktów, w sensie wyglądu. Prawda, użyliśmy estetyki, którą zastosowaliśmy w Manhattanie. Jeśli chodzi o funkcje, oba urządzenia są podobne. Czyli po pierwsze, każde z tych urządzeń to jest bardzo dobry DA. Brooklyn jest troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o DA w stosunku do swojego poprzednika. Ze względu na to, że chipset DA, który użyliśmy, jest nowszej generacji, troszeczkę ma tam więcej detalu. Idea jest taka, żeby to urządzenie mogło służyć za taki centralny punkt słuchania muzyki w domu dla osób, które głównie słuchają muzyki cyfrowej, a od czasu do czasu chcą sobie posłuchać płyty. Główna różnica tutaj, trzeba by prawdopodobnie zacząć od zasilacza. Tutaj jest bardzo duży zasilacz, są dwa osobne zasilacze de facto, z dwoma dużymi transformatorami, osobno na analogowe, osobno na cyfrowe. I to prawdopodobnie ma największe znaczenie, jeśli chodzi o różnice między tymi konwerterami. Poza tym, ponieważ tutaj był większy budżet projektowy, niektóre elementy, które mogły być droższe, są droższe. Tutaj jest ich więcej, są droższe i tak dalej. Jakość tego konwertera jest prawdopodobnie porównywalna z wieloma konwerterami za $10000 lub więcej. Także oba są, tak powiem, bardzo dobre. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, mianowicie w obu tych konwerterach teraz mamy dwa gniazdka słuchawkowe, które mogą być używane do dwóch par słuchawek lub mogą być używane z adapterem, który oferujemy, do sterowania słuchawek w zbalansowanych. I to zrobiliśmy też z myślą o użytkownikach, miłośnikach słuchawek. Wzmacniacz jest bardzo dobry. Ja poświęciłem temu specjalną uwagę, żeby go dobrze zrobić. Także generalnie oba te urządzenia to jest bardzo dobry DAC, przedwzmacniacz z funkcją Phono i bardzo dobry wzmacniacz słuchawkowy. I one oba mogą być obsługiwane pilotem, łącznie z wkładką Phono, z opcją Phono, która też może być obsługiwana pilotem. Czyli na przykład mamy tutaj funkcję, w której możemy ustawić impedancje wejściowe tego urządzenia, to można zmieniać pilotem i sobie na bieżąco wszystko słuchać. Manhattan został zrobiony, jak mówiłem, półtora roku temu i wtedy tak zwana technologia MQA jeszcze nie istniała. Brooklyn został zrobiony w tym roku, pokazaliśmy go miesiąc temu w Colorado, to jest, że tak powiem, drugie miejsce, gdzie pokazujemy teraz Brooklyn, od czasu, kiedy, że tak powiem, został ogłoszony. I on zawiera, w odróżnieniu od Manhattana, zawiera dekoder MQA. To jest technologia, o której Państwo bardzo dużo słyszą w przyszłym roku. Jak niektóre serwisy streamingowe, prawdopodobnie to będzie Tidal, być może jakieś inne też.
będą oferować streaming zbioru wysokiej rozdzielczości przy pomocy technologii MQA. Tu może powiem dwa słowa na temat, jak MQA działa. MQA to jest technologia opracowana przez firmę Meridian z myślą o tym, żeby umożliwić przesyłanie po internecie muzyki dużej rozdzielczości. I na przykład Tidal oferuje obecnie streaming w formacie CD. To znaczy, jeżeli ktoś płaci, tam się kosztuje 40 zł miesięcznie, ma dostęp do ogromnej biblioteki Tidala z nagraniami w formacie CD. W przyszłym roku część tej biblioteki będzie udostępniona w wysokiej rozdzielczości i przy czym ze względu na kodowanie MQA będzie to podobna ilość danych, to znaczy to generalnie streaming CD w formacie CD w formacie MQA to jest to samo, jeśli chodzi o ilość danych. I to urządzenie jest pierwszym urządzeniem na rynku, które oferuje to. To znaczy my jesteśmy pierwszą firmą, która zaoferowała ten dekoder oprócz firmy Meridian. Jak ta opcja w serwisie się pojawi, to urządzenie będzie umożliwiało słuchanie muzyki wysokiej rozdzielczości z chmury. Myśmy zrobili mały pokaz dla prasy z Tidalem w Denver. To polegało mniej więcej na tym, że mieliśmy właśnie Brooklyn Duck. Mieliśmy pokój, w którym on był podłączony do dwóch bardzo drogich głośników Van der Steena 7. Był wzmacniacz Boulder i był ten nasz Brooklyn Duck. Był komputer, laptop i laptop łączył się z siecią przez Wi-Fi w hotelu, które notabene fatalnie działało, ale sam streaming muzyki pięknie zadziałał. Odegraliśmy tam kilka piosenek, między innymi nagranie z norweskiej firmy 2L, które było oryginalnie nagrane w 352 kHz i przez ten hotelowy Wi-Fi byliśmy w stanie tego odsłuchać na bardzo drogim systemie. Także to jest taka najważniejsza rzecz w Brooklynie tak naprawdę, ponieważ wielu użytkowników przymierza się i czeka niecierpliwie, kiedy, prawda, ten serwis będzie oferowany.